Szanowni Państwo, to moje wystąpienie w programie naszej konferencji figuruje pod tytułem Kryminalizacja, sankcje karne, ale sporządzając notatki do tego mojego wystąpienia, krótkiego na pewno, tu jeśli chodzi o dyscyplinę czasową, nie będzie problemu. Właściwie zauważyłem, że to głównie chodzi o jakieś wzajemne związki między pewnymi rozważaniami o karze, które znamy wszyscy z literatury, a zagadnieniami kryminalizacji. Czyli zakładamy, że jak to jest w tym tytule zmodyfikowanym, że mamy pewne wstępne założenie, to znaczy, że takie wzajemne związki istnieją. I jest to założenie raczej intuicyjne niż udowodnione, że problematyka kryminalizacji jest, i to dosyć ściśle, powiązana z problematyką kary. Intuicyjnie przyjmujemy, że tak jest, jak powiedziałem, i można wręcz przyjąć, że to założenie o dużym stopniu prawdopodobieństwa, bo przecież kryminalizacja to, mówiąc w skrócie, decyzja ustawodawcza o objęciu pewnej grupy zachowań, mianem zachowań przestępnych, ewentualnie utrzymywanie podjętej w przeszłości, często trudnej do dokładnego określenia, decyzji o uznaniu za przestępstwo pewnego czynu, pewnego typu czynu, połączone z zagrożeniem popełnienia takich czynów karą. Karę tę określamy często mianem kary kryminalnej, co brzmi oczywiście jak pewne językowe nadużycie czy niezręczność, no bo takie sformułowanie brzmi tylko pozornie logicznie. Potykamy się tu bowiem o pojęcie kary i zwłaszcza to pojęcie kary kryminalnej, bo możemy oczywiście twierdzić, że kara kryminalna to kara grożąca za przestępstwo. Tak tłumaczyć to pojęcie, ten termin. Ale to jest wytłumaczenie, w którym łatwo zauważyć sytuację tak zwanego błędnego koła. Przestępstwo to czyn zagrożony karą kryminalną, ale z kolei kara kryminalna to kara grożąca za przestępstwo. To przypomina to znany dylemat w postaci pytania, co jest pierwotne, jajko czy kura, którego to dylematu, jak wiadomo, nikt dotąd nie rozwiązał. Ale to, tego typu dylematy, jak właśnie kara kryminalna, to znaczy jak gdyby dziwne sformułowania, one są nierozwiązywalne, co oznaczają, skąd mamy się dowiedzieć, co to jest ta kara kryminalna w sferze teoretycznej. Ale w sferze praktyki ustawodawczej to jakoś sobie radzimy. Na przykład na gruncie obowiązującego w Polsce systemu prawnego możemy skutki tej nierozwiązywalności łagodzić przy pomocy następującego wytłumaczenia. Ustawodawca swoją decyzją ustanawia podział czynów karalnych na przestępstwa i wykroczenia. Wstępnym założeniem podmiotu tego właśnie określonego jako ustawodawca jest, że chodzi o czyny o większym ujemnym społecznym znaczeniu, o większej wadze, które zalicza się do przestępstw i o mniejszej wadze, które nazywa się wykroczeniami i podkreśla ich odrębność przez zamieszczenie większości z nich w odrębnym kodeksie wykroczeń. Obydwie wymienione kategorie czynów są w drodze decyzji ustawodawczej penalizowane, ale tylko pierwsza z nich, pierwsza grupa czynów penalizowana jest przez działanie, które określamy jako kryminalizacja, czyli przez nazwanie ich przestępstwami. Wiąże się to, jak wiadomo, z surowszym zagrożeniem karą, ale nie tylko surowość zagrożenia ustawowego odgrywa to wyróżniającą rolę w odniesieniu do przestępstw. Ważne jest również to, że kara za przestępstwo ma zawierać w sobie ujemny element potępienia moralnego, znajdujący swój wyraz również w terminologii. Nie ulega bowiem wątpliwości, że nazywanie określonych kategorii przestępstw występkami albo zbrodniami ma na celu nie tylko podkreślenie wagi czynów karalnych będących przestępstwami, ale także zasygnalizowanie wyraźnie ujemnej oceny moralnej, jak powiedziałem, ujemnej oceny moralnej czynu i jego sprawcy.
Teraz przechodząc jakby do innego wątku tej kwestii wzajemnego oddziaływania problematyki kary i problematyki kryminalizacji, chciałbym zatrzymać się na kwestii zakresu kryminalizacji w pewnym określonym, szczególnym sensie, czy też w pewnym określonym, a dosyć specyficznym kontekście. Otóż zakres kryminalizacji z pewnością da się mierzyć, jest mierzalny i w związku z tym jest możliwość porównywania tego zakresu w poszczególnych państwach, a także porównywanie zakresu kryminalizacji w poszczególnych okresach historycznych. Pojawiają się w związku z tym pytania o tendencje w tym zakresie, to znaczy czy istnieje jakaś stała tendencja dekryminalizacyjna, czy też istnieje jakaś mniej lub bardziej stabilna tendencja prokryminalizacyjna. I obserwacja praktyki państw w zakresie rozwoju systemów prawnokarnych prowadzi do wniosku, jeśli patrzymy na to w dłuższym okresie historycznym, że taką stałą tendencją jest raczej rozszerzanie zakresu kryminalizacji. Analizując to zagadnienie w odniesieniu do dłuższych okresów więc historycznych, raczej nie możemy mieć tu większych wątpliwości. Jeśli porównujemy obszerność katalogów przestępstw w systemach prawnych starożytnych cywilizacji, czy w prawie średniowiecznym i katalogi przestępstw znane nam współcześnie z ustawodawstw karnych naszej epoki, to nie trudno zauważyć, że współczesne katalogi czynów przestępnych są znacznie szersze. Okrucieństwo średniowiecznych kar nie powinno nas tutaj zmylić, bo odnosiło się ono, jak wiadomo, do wąskiego katalogu przestępstw. I współcześnie można więc, jak sądzę, mówić o stałej tendencji prokryminalizacyjnej, która w skrajnej postaci przyjmuje postać tak zwanego populizmu prawnokarnego, wyrastającego z przekonania o możliwości rozwiązywania wszelkich problemów społecznych w drodze rozszerzania zakresu czynów uznawanych za przestępstwa, w drodze stosowania represji karnej. Dlaczego mówię o tym w kontekście związków zagadnień kryminalizacji i problematyki kary? Dlatego, że w literaturze dotyczącej kryminalizacji można spotkać pogląd, iż na rozszerzenie kryminalizacji do stanu, z którym mamy do czynienia współcześnie, wpłynęło złagodzenie kar, a zwłaszcza rozpowszechnienie kary pozbawienia wolności. Czyli tu mielibyśmy, jeśli by tak było, z klasycznym przykładem wzajemnego oddziaływania ewolucji w sferze kary na problematykę kryminalizacji, dokładnie na jej zakres. I to z takim uzasadnieniem tej hipotezy, że w epokach, w której stosowano bardzo surowe kary, pewne czyny nie mogły być uznane za przestępstwa, bo stosowane wówczas kary były nawet według ówczesnych pojęć zbyt surowe, wręcz okrutne. Natomiast kara pozbawienia wolności, zwłaszcza ze względu na szerokie możliwości stopniowania i ze względu na swoją właśnie stopniowalność, miała się lepiej nadawać jako społecznie akceptowany środek reakcji na niektóre czyny, które wymagały zwalczania. Jeżeli teza ta jest prawdziwa, to mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem jednoczesnego łagodzenia prawa karnego w sensie surowości kar. Pamiętać tu przy tym należy, że o przemianach kary pozbawienia wolności przez pojawienie się możliwości warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, i a więc jednoczesne złagodzenie i zaostrzenie prawa karnego w sensie rozszerzenia zakresu kryminalizacji. To wygląda na pewien paradoks, ale jak się nad tym zastanowić, to jako hipoteza badawcza wykazuje na pierwszy rzut oka pewną racjonalność. Ewolucja do podejścia do katalogu kar i zmiany w zakresie kryminalizacji
które według tej hipotezy miały być skutkiem rozpowszechnienia kary pozbawienia wolności, mogą być jednak tłumaczone również inaczej. Można się zastanawiać, czy rozpowszechnienie się kary pozbawienia wolności nie było skutkiem, a nie przyczyną. Nie było skutkiem poszukiwania adekwatnego środka reakcji o charakterze represyjnym na pojawiające się nowe problemy cywilizacyjne, technologiczne, na komplikowanie się życia społecznego, które uważano, że wymagają w pewnych wypadkach represji, która jednak nie może być tą poprzednią, jakby z poprzedniej epoki represją tych kar, o których zawsze mówimy z pewnym negatywnym wydźwiękiem takim, że chodzi o kary średniowieczne właśnie, surowe, okrutne, wiążące się z karami cielesnymi, mutylacyjnymi i karą śmierci oczywiście wykonywano na różne sposoby. No więc pytanie jest, czy to nie jest odwrotnie. Czy właśnie ze względu na to, że postanowiono pewne czyny jednak uznać za przestępstwa, ze względu na to, że sytuacja się zmieniała, to doprowadziło jako skutek do rozpowszechniania się kary polegającej na pozbawieniu wolności, a później kary pozbawienia wolności, również w tym wariancie z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Osobiście uważam, że na to pytanie trudno odpowiedzieć bez dokładnych badań. To trzeba byłoby rzeczywiście przeprowadzić bardzo gruntowne jakieś badania dotyczące tego, jak pojawiały się i jak rozwijał się system więziennictwa, jak się rozszerzała ta sfera stosowania kary pozbawienia wolności. Nie wiem nawet, czy to jest możliwe do zbadania takiego solidnego, czy to można na podstawie istniejących dokumentów czy opisów prześledzić, jak to się chronologicznie układa. Rozwój kary pozbawienia wolności, w sensie rozpowszechniania się jej stosowania i pojawianie się nowych typów przestępstw, które mogą być tą karą zagrożone. Jednym słowem, bardzo ciekawy problem. Omówienie problematyki wzajemnych związków między problematyką kary i problematyką kryminalizacji nie może pomijać również kwestii tak zwanych teorii kary. Podejmując decyzję o kryminalizacji pewnej kategorii czynów, ustawodawca kieruje się przecież, a w każdym razie powinien się kierować, pewnym poglądem na temat, czym ma być kara, która jest naturalną konsekwencją kryminalizacji. Zarówno wtedy, gdy mamy na myśli ustawowe zagrożenie karą, jak i wtedy, gdy mamy na myśli karę wymierzoną w konkretnej sprawie. W tej kwestii w literaturze takie bardzo radykalne zdanie wyraził szwedzki profesor zajmujący się prawem karnym i kryminologią Nils Jarborg, według którego poważnie rozumiana kryminalizacja jest zawsze związana z ideą prewencji generalnej. Natomiast odpłata, jak to napisał, może służyć jako racja kryminalizacji, tylko jeśli kryminalizacja ma być natury wyższej, w cudzysłowie, to jest wiązać się z ideą Boga lub prawa natury. Wydaje się, że pogląd Jarborga jest jednak pewnym uproszczeniem. Odpłatę można przecież rozumieć w zasadniczy sposób bardziej przyziemny, czy też to pojęcie odpłaty złagodzić i tę samą treść wyrażać w postaci określenia, że chodzi o zaspokajanie społecznego poczucia sprawiedliwości. Nie sądzę, żeby ustawodawcy kwapili się do tego, żeby uzasadniać wprowadzenie nowego typu przestępstwa tym, że chcą realizować ideę odpłaty. Ale jak już będzie mowa o karze sprawiedliwej, o wymierzeniu sprawiedliwości, która jest akceptowalna społecznie, no to wówczas to może być bardziej możliwe do przełknięcia. Poza tym kryminalizacja może być również uzasadniana potrzebą prewencji indywidualnej, nie tylko prewencji generalnej, w szczególności potrzebą resocjalizacji sprawców określonych czynów. I to znów okazuje się, że właściwie to tak nie wiemy dokładnie, jak to jest.
Czy jak my mówimy, że ustawodawca, tworząc jakiś nowy typ przestępstwa, chce zapobiegać popełnianiu tych w sensie ogólnoprewencyjnym takich czynów, czy w sensie indywidualnoprewencyjnym, czy to jest chęć wymierzenia sprawiedliwości, wymierzenia sprawiedliwej kary. Co gorzej, właściwie to tak dokładnie nie wiemy też, czy ujawniane przez ustawodawcę w trakcie procesu ustawodawczego motywy tego, że się wprowadza pewien typ przestępstwa, są tymi, które są rzeczywistymi motywami. To jest cała taka szara strefa poglądów, powiedziałbym, czy szara strefa motywów, polegająca na tym, że się pewne motywy ukrywa, na przykład mogą być o charakterze politycznym, zyskiwaniu sympatii prorepresyjnie nastawionego społeczeństwa i tym samym osiągania pewnych celów politycznych. Zapewne nie można twierdzić, że zawsze tak jest, ale poza tym może być tak, że część osób popierających pewne rozszerzenie kryminalizacji może być przekonana, że chodzi o ochronę pewnych dóbr przed czynami szkodliwymi dla tych dóbr chronionych i wymagających ochrony jako społecznie pozytywne dobra. I jednocześnie może być też, niektórzy mogą kierować się zupełnie innymi przesłankami, wprowadzając surowe przepisy, surowsze w sensie rozszerzenia zakresu kryminalizacji, zwłaszcza ukrywać te motywy i osiągać korzyści innego rodzaju niż tylko właśnie domniemane chronienie pewnych dóbr zasługujących na taką ochronę. No więc ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że w tym zakresie stosunku rozważań o kryminalizacji, wzajemnego wpływu, rozważań o karze, poglądów na temat kary, katalogów kar tworzonych w ustawodawstwie karnym i zakresu kryminalizacji jest wiele do zrobienia. To znaczy to wymagałoby dalszego badania, wymagałoby krytycznego podejścia do tego, a jednocześnie zdawania sobie sprawy, że nie wszystko zapewne da się w tej sprawie ustalić w sensie historycznym, jak to się odbywało, jak te wzajemne wpływy się realizowały w trakcie rozwoju systemów prawnokarnych. I to myślę, że zmieściłem się w tym postulacie oszczędności. Dziękuję bardzo.